Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj bardzo serdecznie na taki mini haul. Miało tego filmu nie być, bo chciałam Wam te rzeczy pokazać we vlogu, bo wiecie jak to jest, wchodzicie do sklepu z zamysłem, dobra, muszę kupić jedną, max dwie rzeczy, a potem wychodzicie z całą siatką. I ja tak miałam dzisiaj, miałam dosłownie po kilka rzeczy wejść. Może nie po kilka, ale po dwie, trzy, a zrobiły się z tego troszkę większe Was zakupy. Mimo wszystko to będzie malutki haul, ale wydaje mi się, że ciekawe rzeczy, szczególnie dla dziewczyn, które mieszkają w Niemczech. Ale nie bójcie się, wszystkie te rzeczy, które kupiłam, też są dostępne w Polsce, więc jeżeli byście coś podpatrzyły, to w Polsce jak najbardziej też je kupicie. I tak, zaczynając może od kosmetyków. Wszystko mam w torbie z TK Maxa. Bo po prostu jechałam rowerem i wygodnie mi było wszystko zapakować w jedną torbę, więc w drogerii już nie brałam torby, tylko wszystko mam tutaj i stąd będę wyciągać i mam nadzieję, że nie będę za bardzo, wiecie, szeleścić. Dobra, zacznijmy. Pierwsza rzecz, kończył mi się, a został mi dokładnie chyba jeden płatek kosmetyczny i byłam w ogóle te zakupy kosmetyczne. Oj, ale mi zaszło brzydko słońce, wybaczcie, że słońce będzie dzisiaj szaleć, bo jest tak przedziwna pogoda, od rana padało, potem się na chwilę zrobiło ładnie, potem znowu padało, no i to słońce tak teraz raz jest, o tak jak teraz, a potem zachodzi za chmurę, no i nieważne. Dobra, został mi ostatni płatek kosmetyczny i byłam w drogerii Müller i z tej drogerii pochodzą wszystkie moje zakupy. Drogeria Müller dostępna, z tego co wiem, tylko w Niemczech, ale rzeczy są dostępne, tak jak mówię, też w Polsce, więc nie ma problemu. I z drogerii Müller, jedyna rzecz, która właśnie w Polsce nie jest dostępna, jest to firma Duchesse, coś takiego, nie mam pojęcia, ale to są moje ulubione płatki kosmetyczne do zmywania makijażu. Prostokątne, bardzo, bardzo duże, ja je uwielbiam. Tutaj jest informacja, że są takie bardzo delikatne, bez zostawiania tych, wiecie, takich ciczków, wiecie, niby bezpyłkowe, tak to się chyba mówi fachowo, 100% bawełny i przetestowane oczywiście dermatologicznie, więc moje ulubione duże płatki, ja odkąd używam dużych płatków, nie wyobrażam sobie zmywania makijażu małymi, rzadko kiedy się zdarza, że nie mam możliwości kupienia dużych i kupuję małe. Te Wam serdecznie polecam, jeżeli mieszkacie w Niemczech, naprawdę są fajne, nie rozwalają się, nic się z nimi nie dzieje i kosztują, już Wam mówię, bo paragon też mam, tylko nie wiem gdzie. Ojojoj, mam. Na pewno nie całe euro, dokładnie 85 centów, a tutaj mam sztuk 50, więc całkiem, całkiem. Dobra, dalej. Kolejna rzecz, na którą się zdecydowałam, to Vella Flex z Velli. Instant Volume Boost 4, lakier do włosów. Ja odkąd zażywam Beautebal, czyli te moje tabletki na włosy, to po prostu mam wszędzie takie malutkie, wiecie, odstające włoski, takie baby hair. I jak czasami chcę spiąć kucyk, to wygląda to śmiesznie, bo po prostu wszędzie mi wystają włosy, właśnie takie drobne, więc robi mi się takie po prostu afro. Zresztą teraz jak mam wyprostowane włosy, trochę może rozwiane przez wiatr, ale wyprostowane, to też tutaj pod światło widać, że mam pełno takich odstających krótkich włosków i stwierdziłam, że lakier do włosów to jest dobry pomysł. W Müllerze są aktualnie gigantyczne promocje na bardzo duży asortyment i ja za ten lakier też w promocji dałam 95 centów, więc no niecałe euro, żal było nie wziąć, a poza tym i tak będę go potrzebować. Dobra, kolejna rzecz, która tutaj mi zaraz wypadnie. Jeżeli oglądaliście mój haul z Polski, to pamiętacie, że kupiłam dwa szampony do włosów z firmy Garnier i aktualnie użyłam jednego i mam wrażenie, że znowu nie do końca mi służy, więc stwierdziłam, że potrzebuję czegoś delikatnego, co nie wywoła mi łupieżu i tak wiecie, chodzę w ciemno i szukam i w końcu wpadłam na to, żeby spróbować znowu, bo już kiedyś używałam szamponów dla dzieci. I wzięłam taki najzwyklejszy, zwykły szampon dla dzieci, Beauty Baby, coś takiego. Czekajcie, ja się może trochę przyciemnię, żebyście widzieli. O, bo to światło tak szaleje, że nie wiem, czy będziecie widzieć, teraz chyba lepiej. Trochę jest ciemniej, ale przynajmniej wszystko widać, bo tutaj słońce mam rewelacyjne, ale wiecie, czasami wariuję i zachodzi. Więc najzwyklejszy szampon, właśnie Beauty Baby. Chciałam mieć specjalnie do Rossmana po ten Baby Dream, ale stwierdziłam, że nie mam troszeczkę po drodze, więc szampon.
I on kosztował euro 90, nie, przepraszam, euro 35, więc też niesamowicie malutko. I jeszcze jedna rzecz dla dzieci, rozsławiona na YouTubie, a ja jej nigdy nie miałam, czyli oliwka Hip. Jeśli chodzi o oliwki, to ja jestem wielką fanką tej śmierdziuszki, takiej oliwki z Isany. Wiecie, ten olejek taki myjący pod prysznic z Isany, który śmierdzi, no mi to tam, wiecie, nie za bardzo przeszkadza. Więc oliwka Hip, stwierdziłam, że ją sobie wypróbuję. I nigdy jej wcześniej nie miałam, więc zobaczymy. Wszyscy ją polecają, więc myślę, że mi się też sprawdzi. Do użytku oczywiście pod prysznicem. Dalej. A, i oliwka kosztowała euro 95 i z tego co pamiętam była przeceniona też z przeszło 2 euro. Następna rzecz jest to Schwarzkopf Got to be Schutz Engel, czyli taki spray do ochrony przed wysoką temperaturą do 220 stopni. To ma być taki lotion, który ma dodatkowo nadawać połysk. Tutaj jest informacja, że ma chronić, nadawać połysk i właśnie odżywiać. Więc Got to be i to też było na bardzo fajnej promocji. Ja za ten Got to be Styling Lotion dałam euro 95. A nie pamiętam, chyba też z przeszło 2 euro był przeceniony. W każdym bądź razie duże, fajne butle, 200 ml. Ja, że mam teraz właśnie te baby hair, staram się trochę z tymi moimi włosami walczyć prostownicą i też je suszę właśnie w tym okresie jesień-zima i nie chcę po prostu, wiecie, ich niszczyć, szczególnie, że one do jakoś bardzo nawilżonych nie należą, więc spray ochronny przeciw wysokiej temperaturze. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Jeszcze kilka rzeczy. Wzięłam do paznokci coś, czego nigdy nie miałam, ale lubię, Sally Hansen. Jest to Double Duty Stranding Base and Top Coat, czyli po prostu baza i top do paznokci w jednym. Duża butelka, bo tutaj mamy ile? Dowiem się. 13,3 ml. Ja tą poprzednią odżywkę, którą miałam do paznokci, miałam naprawdę bardzo długo. A teraz, że będę robić dla Was jedno DIY, to potrzebowałam właśnie coś a la top odżywka do paznokci, więc kupiłam to z tego względu, a też z tego względu, że nie zawsze noszę hybrydę, a mimo wszystko chciałabym troszeczkę, żeby te paznokcie błyszczały i były wzmocnione, więc myślę, że taka baza i top w jednym mi się przydadzą. I Sally Hansen kosztowało 4,95 euro, więc no powiedzmy jeszcze znośnie. Wykończyłam ostatnio też mój ulubiony wosk z Yankee Candles, jak on się nazywał? Home Sweet Home bodajże, tak. I szukałam już czegoś, wiecie, takiego letnio, może nie letnio, ale bardziej wiosenno-letniego, czegoś takiego bardziej orzeźwiającego i wzięłam sobie Yankee Candle Mango Peach Salsa. Ten wosk kupiłam mojej mamie na Boże Narodzenie w tamtym roku, czyli na ubiegłe Boże Narodzenie, właśnie na ten okres, teraz wiosna-lato, nie umiem się wygadać. I bardzo mi się ten zapach spodobał, a że ja już, wiecie, tak przywołuję wiosnę, dzisiaj w ogóle takie przepiękne bociany widziałam, to stwierdziłam, że właśnie wezmę jakiś taki bardziej, wiecie, letni zapach i właśnie mango peach salsa. Przepiękny zapach taki owocowy, ale nie duszący, delikatny, bardzo wyczuwalna jednak jest ta brzoskwinia. Piękny zapach, podoba mi się i będę go palić. I w mylerze leży wszystkie woski Yankee Candle euro 99. I ostatnia rzecz kosmetyczna, podkład L'Oreal Perfect Match, czyli ten po prostu, wiecie, True Match. Ja nie wiem, czy on w Polsce też zmienił nazwę, czy tylko za granicą on ten podkład się nazywa Perfect Match, ale to jest jeden i ten sam produkt Perfect Match, z tej mat, nie z tej mat, tylko True Match. Tak, więc to jest jedno i to samo i podkład był z tego wszystkiego najdroższy, 10,95. Mój kolor to jest 1,5N i chciałam, żeby był najjaśniejszy, ale żeby był żółty, bo wiecie, że ja mam takie żółtawe tony skóry. Nie wiem, bardzo ładne, z wygodną taką fajną pompką, bardzo fajne, klasyczne, chciałam powiedzieć, szklane. Szklane, ładne, porządne opakowanie. Nie dziwię się w sumie, że tyle kosztowało, ale naprawdę opakowanie ma rewelacyjne. I 30 ml, więc pojemność standardowa. Jeżeli macie ochotę na test
tego podkładu, to dajcie znać. Zresztą ja i tak chyba chętnie go nagram z tego względu, że to jest podobno podkład, który się albo kocha, albo nienawidzi. A ja mam skórę dosyć taką specyficzną, dosyć często mocno przesuszoną, mimo że ja ją nawilżam. Często mam jakieś takie, wiecie, suche skórki, więc zobaczymy sobie, jak na takiej twarzy, jak moja się ten podkład sprawdzi, ale jeżeli i tak macie ochotę ten test zobaczyć, to dajcie kciuka w górę, albo zostawcie po prostu komentarz. I ostatnia rzecz, po prostu, z której się cieszę najbardziej, właśnie z TK Maxa. Ostatnio kupiłam rower. To był mój pierwszy, najważniejszy cel na rok 2017. Chcę kupić rower i chcę na nim jeździć. No i rower kupiłam, oczywiście jeździć też na nim jeżdżę, ale stwierdziłam, że chciałabym częściej na tym rowerze jeździć do pracy. W sensie nie tylko tak po prostu na co dzień jeździć, ale też raz na jakiś czas pojechać sobie do pracy, nawet może częściej niż raz na jakiś czas. I wiecie, bierze się dokumenty, bierze się jakiś napój, wiecie, jakieś kanapki, cokolwiek, różne rzeczy się bierze do pracy, albo czasami jedzie się troszeczkę dalej i warto by było coś ze sobą zabrać. I pomyślałam sobie, że chciałabym do rowera nie torebkę, no bo ja jeżdżę teraz aktualnie z torebką, ale mimo wszystko to jest troszeczkę mało poręczne, więc stwierdziłam, że fajnie by było kupić sobie plecak. Ale oczywiście nie taki sportowy plecak, wiecie, Nike, Adidas czy coś takiego, tylko coś zdecydowanie takiego bardziej klasycznego, co będę mogła nawet na rower do spódnicy jakiejś eleganckiej, sportowej założyć, czy do jakiejś właśnie sportowej sukienki. I wyczaiłam w TK Maxie plecak, w którym po prostu jestem zakochana. Pewnie większość z Was może się nie będzie podobać, bo on jest taki prosty, klasyczny, w sumie nic takiego specjalnego. Plecak od Steve'a Maddena, który wygląda tak. Widzicie, no totalnie w moim stylu. Tutaj przednia kieszonka, bardzo głęboka do samego tutaj dna plecaka, więc jest super. Oczywiście na telefon klucze, na zapinanie, na klucze do zapinania rowera. Wiecie, wszystkie takie najpotrzebniejsze mi rzeczy, jakieś klucze z garażu i tak dalej, bo rower trzymam w garażu. Więc przednia kieszonka. Tutaj mam takie dwa dzyndzle, jeden taki pompon. Podobno teraz jest moda na pompony, nie wiem, wszędzie je widzę. Ja natomiast nie mam nic czego z pomponem, teraz jest pierwsza rzecz, którą mam. I taki dzyndzel skórzany, o coś takiego, bardzo mi się to podoba. Natomiast jakby tego nie było, to też by nie było jakiejś tragedii. Wszystko jest na takie bardzo, bardzo fajne zapięcie, wygodne. To można w razie czego sobie odpiąć, jak ktoś nie chce nosić. Rączka, bardzo stabilna. Tutaj ma, widzicie, takie metalowe jakby łączenie plecaka z tą rączką. Cały plecak, z tego co mi się wydaje, jest skórzany, przynajmniej pachnie skórą. Chyba że to jest ekologiczna skóra, nie wiem, musiałabym gdzieś wyhaczyć w środku metkę. Tutaj przy zamku takie dodatkowe dwa dzyndzle, o, jeden i drugi. Bardzo porządnie są wykonane te zamki, bo ja nie lubię takich, wiecie, ciężko chodzących zamków. Dopinałam się do prawie samego dna plecaka, więc to jest super. Więc jedna duża kieszonka, kieszonka z przodu. I jak otworzymy, to oczywiście pełno papieru. O, i tutaj oczywiście te saszewki przeciwko wilgoci. W środku mamy bardzo, bardzo pojemny plecak. Kieszonka na zamek, oczywiście logo Steve Madden. Maiden? Jak to się czyta? Steve Madden chyba, no nie? Tutaj dwie malutkie kieszonki, wiecie, z przodu, ale od wewnątrz, wiecie o co chodzi. Tak, więc bardzo pojemny, świetnie, mocno się otwierający, co dla mnie jest olbrzymim plusem. Jeżeli chcę coś tylko na szybko wyciągnąć, no to mogę sobie go tylko otworzyć na przykład do połowy i tak sobie pogrzebać, a jak potrzebuję coś większego, gabarytowego wyciągnąć czy też schować, to wtedy rozpinam go sobie do końca i szeroko otwieram, więc to jest gigantyczny plus. Więc plecaczek z przodu i właśnie w środku wygląda tak, natomiast z tyłu zwykłe, tradycyjne szelki i tutaj jest tylko logo, o coś takiego, logo też Steve Madden. Ona jest tutaj zabezpieczona taką naklejką, będę sobie mogła ją za chwilę odkleić i to na tyle, no taki mówię, totalnie w moim stylu prosty plecak, jedynie co tutaj właśnie jest takim jakby dodatkiem, to te takie wiszące dingsy, jakkolwiek to nazwać, i właśnie tutaj te jasno i ciemno-szare paski. I tyle. Naprawdę prosty, bardzo zgrabny i on jest malutki, natomiast on jest bardzo, bardzo pojemny. Ja właśnie chciałam coś takiego niewielkiego, klasycznego, do eleganckich, sportowych rzeczy, więc jak dla mnie rewelacja. Metka, jeśli chodzi o TK Maxx, 39,99, czyli 40 euro. Natomiast oryginalna metka Steve Madden
cena niby $78. Jeżeli interesuje Was model, mam nadzieję, że to będzie widać, jest. Jeżeli potrzebujecie model, to to jest taki model. Ja się na tych rzeczach kompletnie nie znam, po prostu ten akurat plecak, nie wiem, czy z bardzo znanej marki, czy mało znanej marki, wpadnie w ręce. Ja ogólnie Steve'a Maddena znam, natomiast no, ja nie mam poparcia jakiegoś, że o, plecak taki albo takiej firmy. Po prostu jako jedyny mi się w TK Maxx spodobał, a czegoś właśnie w tym stylu szukałam, więc plecak. Jeżeli macie ochotę na jakieś ciekawe torebki, to zerknijcie do TK Maxa. Nie wiem, czy tylko w Niemczech, ale, czy też w Polsce, ale aktualnie w TK Maxie jest po prostu taki wybór torebek. Ostatnio się czaiłam na torebkę Valentino za po prostu śmieszne pieniądze, chyba 30 czy 40 euro właśnie Valentino. Natomiast mimo, że spełniała moje wymagania, jeśli chodzi o gabaryty, bo ja lubię ogólnie torebki, które dużo pomieszczą, albo takie malutkie na totalnie drobiazgi. Nie lubię takich torebek pośrednich, gdzie no, nie wiadomo, czy wrzucić dużo, czy wrzucić mało i w ogóle na jaką okazję je wziąć. Ja wolę, jeżeli potrzebuję dużo rzeczy, wziąć dużą torebkę, a jeżeli nie potrzebuję prawie nic wziąć, to najmniejszą, tylko co mi się portfel, telefon, papiery z auta i tak dalej zmieszczą. Więc jeżeli szukacie jakiejś fajnej torebki, to właśnie TK Maxx. Ja na tą z Valentino się nie zdecydowałam ze względu, że nie był to do końca mój styl. W sensie kształt torebki mi się podobał, ale nie byłam przekonana co do koloru. Natomiast jeżeli Wy macie ochotę, to polecam, zerknijcie tam koniecznie. No i właśnie tym przemiłym akcentem, z tym przepięknym plecaczkiem żegnam się z Wami. Jeżeli lubicie hole, jeżeli lubicie moje filmy, dajcie oczywiście kciuka w górę. Zapraszam serdecznie do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się w następnym filmie. Pozdrawiam Was gorąco. Mam nadzieję, że światło aż tak bardzo nie szalało i nie będziecie bardzo źli. Na dzisiaj to tyle. Buziaki, pa, pa.